Dzień dobry Państwu, witam bardzo, bardzo serdecznie w to sobotnie popołudnie w spiskowych teoriach wersja Pytania i odpowiedzi. Zanim zaczniemy, przypomnę coś, co dla każdego stałego mojego widza, który. Zna tą serię jest oczywista, ale muszę o tym mówić, bo na YouTubie trzeba mówić rzeczy. Oczywiste, bo jak się nie powie, to zawsze znajdzie się jakiś człowiek, który wsadzi człowiekowi w usta rzeczy, których nie powiedział, tylko po to, żeby go tym zdyskredytować. Drodzy Państwo, spiskowe Teorie jest to seria rozrywkowa, bardzo wyraźnie, oddzielona wizualnie od Wszystkich innych materiałów, które mamy na kanale wideoprezentacji, właśnie tą zieloną poświatą. Jest to pełna analogia do yy, treści, które znajdziecie w mediach głównego nurtu. Na przykład na TVN-ie swego czasu był program Niedowiary, na Onecie znajdziecie zaś serię Strefa Tajemnic i generalnie w większości mediów znajduje się seria poświęcona teoriom. U nas na kanale wideoprezentacji jest to seria czysto rozrywkowa. Oznacza to, że ja tych teorii nie propaguję, nie rozpowszechniam. Ja te teorie, że się tak wyrażę, poddaję często analizie logicznej, podkreślając jednocześnie, że tylko dlatego, że coś jest logiczne, to wcale, drodzy Państwo, nie znaczy, że musi być prawdziwe. Jeszcze raz podkreślę: bawimy się tutaj, drodzy Państwo, konwencją, konwencją e, rozrywkową i tyle. A czym się Q&A różni od zwykłych teorii? A no tym, że tutaj odpowiadam na wasze pytania, pytania, które wstawiliście do otwartej ankiety na naszej grupie facebookowej i też swoimi głosami zadecydowaliście o kolejności, w jakiej będę na te pytania odpowiadał. Drodzy państwo, z ankiety musiałem skasować sporo pytań, gdyż po pierwsze nie były pytaniami Albo na przykład nie respektowały tej naszej głównej zasady, że ja nigdy nie zdradzam, czy w jakąś teorię wierzę, czy nie wierzę. Ja po prostu przedstawiam tak, jak przedstawione są w internecie, a następnie staram się analizować. Eee, w związku z tym no, nie, nie, nie dostaniecie ode mnie odpowiedzi na pytanie, czy jakaś teoria jest prawdziwa, lub czy któryś element tej teorii jest prawdziwy. Co najwyżej jeśli jest bardzo, bardzo bzdurny, to mogę wykazać logicznie, że to na pewno jest nieprawdziwe, natomiast te teorie zwykle są tak skonstruowane, że jednoznacznie no, nie da się. No, wiecie, to, to jest tak jakby powstała teoria, że ja w tej chwili mam na przykład na sobie majteczki w kropeczki i czerwone kwiateczki. No można logicznie uzasadnić, że raczej mam innego koloru, ale stuprocentowo obalić się takiej tezy nie da, nie? Także w opisie macie link do naszej grupy, zachęcam do wstępowania i zachęcam do lajkowania wszelkich naszych social mediów i też taka jedna, drodzy Państwo, rzecz, która jest tutaj moim zdaniem dość istotna. Wyleciały też te pytania, które były niezgodne z regulaminem YouTube'a. Jesteśmy na tej platformie. Musimy szanować zasady, które na tej platformie są, nawet jeśli ewentualnie się z nimi nie zgadzamy, tak? Jeśli jest na przykład jakaś knajpa, która wpuszcza wyłącznie w marynarce, no to jeśli chcemy tam wejść, to musimy założyć marynarkę. Szkoda tylko, że nie ma innej alternatywy, że tak tą knajpianą się yy, alter, yy, jakby. Przykładami knajpianymi posłużę, że nie ma innej dobrej knajpy, w której, w której nie trzeba nosić marynarki. Oczywiście wiadomo, że to jest przenośnia. Są kiepskie knajpy, w których nie trzeba nosić marynarki, ale powiedzmy, że no, to czekam, na dobrą, czekam na dobrą. Pierwsze pytanie od pani Joli. Operacja specjalna Anonimus, czy może powstrzymać Putina? Tak. Podobnie jak może powstrzymać Większość innych rządów, i niestety, w przypadku, gdyby furia Anonimus została skierowana w stronę dowolnego kraju potencjalnie hipotetycznie niewinnego, to również może go powstrzymać prze, o, przed, przed czymkolwiek, drodzy Państwo. Także tutaj mamy do czynienia z sytuacją klasyczną, jak z nożem. Noż może być użyty np. do ukrywania chleba i podzielenia się z kimś lub posmarowania go masłem, a może zostać użyty do wbicia go komuś w plecy. W chwili obecnej wygląda na to, że operacja specjalna Anonimu służy dobrej sprawie, czyli powstrzymaniu Putina od wojny na Ukrainie, która, która po pierwsze jest straszna tam giną ludzie i taką wojnę w sposób oczywisty trzeba potępić. Więc to robię, mimo że to oczywiste, ekspresji, werbi, żeby ktoś mi tam potem nie powiedział. To jest oczywiste, że potępiam każdą wojnę, ale także ona w sposób bardzo poważny destabilizuje Polskę w tym znaczeniu, że już mamy problemy z cenami, zwłaszcza paliw, już mamy problemy z kursem złotego. To się za chwilkę. Przełoży na inflację poważnie dwucyfrową i na bardzo poważne problemy gospodarcze i ekonomiczne Polski. To jak bardzo poważne to zależy od decyzji rządu i jak długo to wszystko potrwa. Także, drodzy Państwo, nawet jeśli ktoś. Znaczy, powiedzmy tak: ta wojna nie służy nikomu. Z takich z takich rzeczy, powiedzmy, z takich dużych, dużych obszarów, bo pewnie komuś tam służy, tak? Na przykład pewnie dostawcy sprzętu bojowego na przykład zacierają rączki, tak? Ale ona nie służy. Ani Ukraińcom. To jest oczywiste. No kurczę, jak do Ciebie strzelają i Cię zabijają, to, jest, to Ci nie służy. Nie służy Rosjanom, nie służy Polakom, nie służy Europie. No właśnie, drodzy Państwo. Ta wojna jest... Nie tylko bestialska, ale ona jest. Znaczy, powiedziałbym, że głupia, ale to by sugerowało, że gdzieś jest jakaś mądra wojna. Moim zdaniem, jak giną ludzie, to zawsze jest. Ale przejdźmy, drodzy Państwo, do Anonimus i, i przejdźmy tak od samego początku, bo teraz w mediach głównego nurtu bardzo dużo mówi się o wojnie wypowiedzianej przez Anonimus Putinowi. I przedstawia się mu Anonimus, jakby to była jakaś zorganizowana grupa bojowa. To jest trochę, mam nadzieję, że wynikające z podstawowej niewiedzy, ale nieprawda. W ogóle cofnijmy się może do tego, czym jest Anonimus, co Anonimus robią i dlaczego. To może rzeczywiście powstrzymać Putina, ale niestety, gdyby kiedyś się tak zdłożyło, że Anonimus zostaną napuszczeni na przykład, nie wiem, na hipotetyczny kraj. XYZ, który to na przykład hipotetyczny kraj XYZ nie chciałby zrobić czegoś, do czego ma prawo, na przykład nie chciałby przyjąć waluty światowej. i zrobiono by taką ogólną panikę i um, powiedziano by i napuszczono anonimus na ten kraj XYZ, to taki kraj też anonimus byliby w stanie rozwalić. Drodzy państwo, Rosja to jest jeden z najpotężniejszych krajów świata, prawda? Stany Zjednoczone, Chiny, Rosja, Indie. Tak? Indie, indie, indie zgadzamy się, że raczej są mniej potężne niż Rosja, prawda? No, no jest, jest tam, powiedzmy, na pewno Rosja jest w top 10 najpotężniejszych krajów świata, prawda? Teraz tak, czym jest Anonimus? Anonimus nie są zorganizowaną instytucją, nie mają hierarchii. Z tego też powodu Anonimus, którzy powstali jako... Grupa, która się w pewien sposób sprzeciwiała systemowi, sprzeciwiała korporacjom. Grupa, zaraz to, grupa to też nie jest dobre słowo, zaraz to dokładnie wyjaśnię. Globalizacji się sprzeciwiali, sprzeciwiali się korporacjom, korporacjonizmowi, sprzeciwiali się takiemu trochę cyfrowemu ciemiężeniu zwykłych ludzi. I którzy byli bardzo, bardzo mocno rozpracowywani, tylko dlatego ta grupa nie została rozbita, bo nie istnieje. Anonimus nie jest, nie jest instytucją, nie ma hierarchii, nie ma przywódców. Anonimus jest pewną grupą społeczną. Nie, przepraszam, nie grupą społeczną, tylko pewną ideolo ideą, ideologią, pewnym ruchem społecznym. O ruchem społecznym, drodzy Państwo. Każdy, kto. Umie trochę w komputery, że się tak wyrażę. Każdy, kto deklaruje, nazwijmy to, deklaruje przywiązanie do pewnych wartości, które Anonimus propagują. I kto czuje, że przynależy do Anonimus, ten jest Anonimus. I teraz. Dokonam poru. To jest tak, i to jest trochę tak, jak. Nie, kurde. Raczej nie, nie wypowiem tego, bo zaraz ktoś mi wyciągnie z kontekstu, ale była pewna taka. Yy, I Anonimus wydają się być jak najbardziej pozytywni, choć w, yy, w przeszłości było całkiem sporo różnych informacji, że Anonimus mogli być na przykład. Kontrolowani przez CIA i kilka innych organizacji, ale przede wszystkim, że Anonimus mogli być różnymi socjotechnikami szczuci. Bo Anonimus to są aktywiści. Aktywiści, cyberaktywiści, znający się na komputerach, którzy chcą czynić dobro. I na przykład to czynienie dobra polega na tym, żeby krzywdzić złych ludzi. I teraz wystarczy fałszywie przekonać Anonimus, że ktoś jest zły i go zniszczą. I żeby nie było wątpliwości. Nie twierdzę, że tak jest w tym przypadku, ale istnieje taka hipotetyczna możliwość, że nie wiem, na przykład Polska będzie chciała na przykład, nie wiem, wyjść z Unii Europejskiej, przykładowo. Nie, to też jest zły pomysł, to też jest zły przykład. Polska będzie, nie wiem, na przykład, nie wiem, co będzie chciała, uprawiać rośliny X i zostanie roz, rozdmuchana taka światowa panika, że kto uprawia roślinę X... Ten niszczy świat. No i Anonimus mogą się fałszywie rzucić. I, ale wracając do tego, czym są Anonimus, Anonimus tak, była taka organizacja, pewna, ta, taka złoczyniąca, która tam chciała siłą i przemocą wprowadzać pewną religię, religię prawda? No i tam też było tak, że każdy, kto wyznaje ich zasady i każdy, kto jakby wygłosi deklarację, że jest członkiem tej organizacji, ona miała państwo w nazwie, ten jest członkiem tego państwa. I stąd też ukłonęło się takie pojęcie samotnych wilków, czyli ludzi, którzy nie mieli żadnych powiązań, tylko po prostu na tyle sfiksowali, że uwierzyli, że przemocą i zabijaniem będą nawracać ludzi. Nie? I z anonymus Anonymus mają podobną strukturę, czyli wcale... Nie mają tej struktury, choć anonimus, jeszcze raz podkreślę, nikogo nie zabijają, i y, to są cyberaktywiści, którzy starają się robić dobro, tylko mogą być poszczucie ewentualnie. I y, 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 y tyle. Dlatego oni są całkowicie zdecentralizowani. Jest cała masa grup, które po prostu uznało, my jesteśmy anonimus. My to deklarujemy. I teraz tak. Czy Anonimu, na czym polega operacja specjalna anonimus? Operacja specjalna Anonimus polega na szkodzeniu Rosji i a zwłaszcza Putinowi najbardziej jak się tylko da, żeby wymusić koniec wojny na Ukrainie. Cel jak najbardziej szczytny, bo jeszcze raz przypomnę, niezależnie od tego, nawet uważam, że Rosjanie powinni być przeciwko tej wojnie, nie tylko dlatego, że tam. Bo tam przede wszystkim dlatego, że tam giną ludzie. Zarówno Ukraińcy, jak i Rosjanie. Ale dlatego, że jest to wojna niesprawiedliwa, napastliwa. tego niewol, to, to jest złe. Mm, oraz... Yy, ale przede wszystkim. Ale. No i to, to, jest, to jest przede wszystkim, tak. I, i, I teraz tak. Na czym to polega? Yy, polega na, na czymś, co moim zdaniem może być się. Yy, yy, to jest wiele poziomów, że się tak wyrażę. Natomiast. Poziom, który jest moim zdaniem najważniejszy, najmniej się o tym mówi, więc od tego zacznę. Anonimus, drodzy Państwo, robią coś, co się nazywa cyberstalkingiem względem Putina w wersji bardzo, bardzo hard i w wersji takiej hakerskiej. Co to znaczy? To znaczy, że wykradają jak najwięcej informacji dotyczących Władimira, Władimira Putina. Jego otoczenia, jego planów, jego knowań, jego ustaleń, jego intencji wszystko co go dotyczy i podsyłają ludziom. Albo to upubliczniają, albo podsyłają to ludziom, którzy są tym, powiedzmy, zainteresowani. I to paradoksalnie może rozpierdzielić Putina najbardziej. Dlaczego? Każdy przywódca polityczny, nie, każdy polityk u władzy. Knuje, spiskuje, kombinuje, zawiera jakieś tajne układy, rozgrywa ludzi przeciwko sobie. No, nie wierzę w to, że polityk, to po prostu na tym niestety w praktyce polega polityka. Putin, który wydaje się być człowiekiem bardzo bezwzględnym, a który przede wszystkim siedzi na szczycie polityki rosyjskiej już tak dużo lat, ma całą masę za uszami względem swoich współpracowników. Rozumiecie? I teraz, I teraz ludzie, którzy na przykład czegoś od Putina chcieli i nie dostali, ludzie, którzy, których Putin skrzywdził, ludzie, przeciwko którym Putin knuł, dostają kwity, że Putin to robił. Z dużą dozą prawdopodobieństwa są tam również, podkreślam, ja tego nie widziałem, ale to wynika wprost z metodyki działań. I jeszcze raz podkreślę, nie na pewno, tylko z dużą dozą prawdopodobieństwa są tam naprawdę bardzo potężne brudy. Typu na przykład jakiś człowiek miał kochankę, którą kochał, a która na przykład została zlikwidowana, bo Putin tak chciał. I mógł to sobie argumentować w różny sposób, na przykład, żeby tamten wziął się za pracę, albo żeby tamten z nią za bardzo nie gadał, bo wyciekały jakieś informacje. Niemniej jednak, jak taki człowiek dowie się, że na przykład ukochaną Nataszę czy Taszę, która zniknęła w niewyjaśnionych okolicznościach, zlikwidowali się pacze krebla na polecenie Putina, no to zapewne będzie chciał się zemścić. Czyli już powstaje motyw zlikwidowania Putina. No wystarczy jeszcze tylko sposobność i wola, czyli i nie ma Putina. Jeden z trzech elementów jest. Biorąc pod uwagę, że Putin przez no dziesięcioletnie, dobrze ponad 10 lat u władzy, Musiał takich rzeczy zrobić, zap zaprobować, lub przynajmniej wiedzieć bardzo dużo, no to teraz potencjalnie wokół Putina jest szwadron ludzi, którzy chcą go skrzywdzić. Dalej, drodzy państwo, nawet jeśli żadna z tych osób się mm, nie posunie do tego, żeby to zrobić, to Putin traci współpracowników. Prawdopodobnie wiedząc też o tym, zaczyna mu się włączać paranoja. I w tym momencie prawdopodobnie zaczną się niedługo dziać takie rzeczy, jak robił Stalin. Stalin. E, znaczy Stalin generalnie od początku był e, krwawym mordercą, tak mi się wydaje, taka jest moja opinia. No, strasznie dużo ludzi mordował, prawda? Swoją drogą. Wielki głód na Ukrainie, to chyba też był Stalin, tak mi się wydaje. A może to był Lenin? W każdym razie, no zresztą w Związku Radzieckiego. Um, w każdym razie Stalin um, potem miał obs obsesję, paranoję, że zostanie zdradzony i wycinał ludzi ze swojego otoczenia. I na przykład przez to armia traciła dobrych dowódców. To, że armia rosyjska tak źle sobie radzi, może być, drodzy państwo, właśnie objawem paranoi Putina, który mógł dobrych generałów, którzy umieją robić wojnę, odsunąć od władzy. My tak naprawdę nie wiemy, co się tam w Rosji dzieje. Ale widzimy, że ten konflikt yy, no, albo ma jakieś bardzo, bardzo drugie dno, albo Putinowi nie wyszło. Praktycznie wszystkie wydawało się, że to będzie 2-3 dni i inaczej. Przede wszystkim to się wydawało, że nie zaatakuje, potem się wydawało, że jak wziął te dwie republiki, że to już będzie koniec. Przypominam, pan Terlecki, nawet go wicemarszałek Sejmu, publicznie go falił, że Putin y, znalazł takie wyjście z twarzą z tego, no i na tamten ok czas to wydawało się, że rzeczywiście Putin nie zaatakuje. A potem zaatakował. E, także, e, także jest to dziwne, prawda? W ogóle, no, wszystkim się wydawało, tak co powiedziałem, że najpierw że nie zaatakuje, potem tego, że te republiki, e, co przyprawie wszystkim, no, ale jak już zaatakował, to wyglądało na to, że to będzie 2-3 dni i po sprawie. Drodzy Państwo, w chwili, w której kręcę ten vlog, to to już się powoli, jesteśmy w środku drugiego tygodnia, prawda? E, I widać, że wielka, ruska, wielka rosyjska armia, bo ja mimo wszystko nie będę znieważał Rosjan, Um, bo uważam, że to Putin jest agresorem, a nie naród rosyjski, um, no to ewidentnie sobie nie radzi, prawda? Tam są dysproporcje sił, między, mniej więcej takie, jakbym ja wszedł do oktagonu z Mariuszem Pudzianowskim, tylko serdecznie pozdrawiam, prawda? Pudzian, wielki, wysportowany zawodnik MMA, ja, gruby typ, który prawdopodobnie by się sapał wchodząc po y, tych schodkach, które prowadzą na ring. No to podział powinien mnie zapnąć, mnie nie ma. A tu, kurde, dziwnym trafem woźniak już drugą rundę wytrzymuje. Coś dziwnego, prawda? No i ale koniec z tymi analogiami. Właśnie to, że sobie tak nie radzą, może oznaczać, że są źle dowodzeni. A to, że są źle dowodzeni, może oznaczać to, że Putin na przykład odsunął od dowodzenia pewnych ludzi. Dalej, drodzy Państwo, czy zwróciliście uwagę, że, chwili, że przez dużo dni. Nie, nie słyszeliśmy z, o, o operacjach lotniczych. Yy, bardzo mało było operacji lotniczych, znaczy w takim sensie, że myśliwce, yy, bo tam helikopterów trochę latało, ale o myśliwcach było mało. Nawet się pojawiła całkiem ciekawa teoria, że Putin się jakoś bardzo na tym zawiódł w lotnictwie, coś takiego, prawda? Także, drodzy Państwo, już, nawet jeśli go nie zlikwidują. To paranoja sprawi, że nie będzie ufał ludziom, a więc będzie dużo mniej skuteczny. Zresztą wszystko nie da rady robić, sam musi delegować. W tym momencie może nie mieć komu delegować, e, lub też musieć delegować ludziom mniej doświadczonym. A co ciekawe, poprzez taką paranoję i odsuwanie od siebie bliskich, zapewne dopuści do siebie ludzi, którzy będą chcieli wbić mu kose w plecy. Także to jest równa pochyła. Dalej, drodzy Państwo. Przez. Publikowanie takich informacji, Putin jest ośmieszany, bo tam prawdopodobnie poszły już też takie różne focie z Putinem i inne takie informacje, dość intymne, że się tak wyrażę, no to dla nie nazwę przywódcom Putina, dla, dla satrapy to jest chyba najlepsze określenie, ale dla polityka również, Najgorsze, co może być, to jest śmieszność. Oni mogą go nie lubić, oni mogą go nienawidzić, ale dopóki się go boją, to będą robić, co każe. Jak im się wyda śmieszny, to przestaną. Druga rzecz, którą robią Anonimus, a która jest bardzo istotna, drodzy Państwo, to i w tym polsce Anonimus, to wprost szkodzą w działaniach zbrojnych. Na przykład ta sytuacja, gdzie na częstotliwościach wojskowych zaczęła lecieć barka albo cyberbarka. Rezultat? Rezultat był taki, że Rosjanie zdaje się przeszli na zwykłe proste analogowe e, radiostacje, które w dzisiejszych czasach podsłuchać umie prawie każdy, kto obejrzy parę tutoriali na YouTube i ma trochę sprzętu, który wcale nie jest taki drogi. Sądzę, że większość z Was nauczyłoby się, jak to robić w Dwie, trzy godziny, no kupno sprzętu, będzie trochę droższe, bardziej czasochłonne, ale na Ukrainie taki sprzęt jest. Dzięki temu, wydaje mi się, że dzięki temu udało się podsłuchać bardzo dużo informacji rosyjskich i wydaje mi się, że ta sytuacja, o której mówił kapitan Lisowski, gdzie snajper ukraiński ściągnął rosyjskiego generała, mogła mieć coś z tym wspólnego, że ustalili, gdzie jest. Znaczy, na pewno miała coś z tym wspólnego, że ustalili, gdzie jest. Ale właśnie w ten sposób anonimus mogli się przyczynić do ustalenia. Drodzy Państwo, strata generała, nawet takiego, który dowodzi tylko odcinkiem w czasie działań wojennych, jest bardzo, bardzo dotkliwa. Nie tylko dlatego, że no właśnie Wam się łańcuch dowodzenia na pewnym odcinku posypał, ale również dlatego, że generałowie zaczynają się bać o swoje życie. I w tym momencie to psychologicznie na nich bardzo mocno działa. Zwróćcie uwagę, że generalnie schemat jest taki, że politycy decydują o konflikcie zbrojnym, generałowie dostają za niego medale, a my zwykli ludzie na nich giniemy. I teraz nagle, ale jak to? Generał zginął? No, jakby jeszcze ściągnęli kilku polityków rosyjskich, o, to już by się zupełnie... Zmieniło ich postrzeganie tego konfliktu. Także tam są, drodzy Państwo, bardzo mocne działania, że się tak wyrażę, bojowe. Są informacje, że pozbawili Rosjan dostępu do co najmniej kilku ich satelitów szpiegowskich. No to, drodzy Państwo, tak zwane intelligence są super ważne w każdym konflikcie. Generalnie nie da się zniszczyć czegoś, czego nie namierzysz. No, musisz wiedzieć, do czego walisz, żeby trafić, prawda. S satelity bardzo mocno w tym pomagają. To chciałbym zapelować, przy okazji do Google, są informacje dość potwierdzone, że rosyjska artyleria wykorzystuje do oznaczania celów mapy Google i znaczniki, że oni w tym momencie trochę się jakby przerzucili na googlowskie systemy. Jakby można było to odciąć, to by bardzo mocno pomogło tym, którzy się bronią by pomogło, a oni ostrzeliwują między innymi miasta, więc ci, którzy się bronią, to również cywile. Nie każdy zdążył uciec. Do tego jeszcze, i to są te rzeczy, do tego jeszcze, drodzy Państwo, musicie sobie zdawać sprawę, że w chwili obecnej przy pomocy tak zwanego cyber, cyberplacu wojny można rozpierdzielić dowolny kraj. Tam były próby wysadzenia Cyber jakiegoś gazociągu, tam człowiek coś przepiął ręcznie i tylko dlatego to nie, nie rąbnęło. Ale w chwili obecnej, i to już mówiliśmy na kanale wideoprezentacji ponad rok temu, w kontekście tego, że uważamy, że należałoby podnieść obronność Polski w tym zakresie, bo ona jest niestety dość niska. Um, można przy pomocy działań cybernetycznych rzucić na kolana dowolny kraj. I i teraz, żebyście mnie dobrze zrozumieli. Gdyby Polska miała być tak rzucona na, na kolana, to źle. Ale w sytuacji, w której to jest wykorzystywane przeciwko Putinowi, żeby, żeby zakończył tą chorą wojnę, o, to już jest całkiem ciekawe. Ale tutaj w Polsce to cyberbezpieczeństwo trzeba by podnieść. Ja przypominam, że polscy rządzący nie byli w stanie nawet upilnować własnych maili, i w zasadzie udało im się. Chyba, że rząd nie poleciał przez to, bo w tych mailach były podobno bardzo dziwne rzeczy, tam sobie poczytajcie. E, no, chyba właśnie tylko dlatego, że bardzo dobrze i fantastycznie to rozegrali PR-owo. Tak mi się wydaje. I teraz zobaczcie, drodzy Państwo, co się dzieje. E, z takich rzeczy najbardziej miękkich. Dzięki Anonimus, e, Rosjanie się trochę dowiadują, co tam się dzieje. Bo musicie sobie zdać świat. E, Zdać sprawę, że w Rosji w tym momencie jest trochę inny stan świadomości. W chwili, w której tutaj my mamy, no, mamy to, co mamy, to na przykład w, między innymi na YouTubie rosyjskim trwa akcja poparcia dla Putina. Ja nie będę mówił, jak to działa i tak dalej, bo jeszcze ktoś w Polsce chciałby to zrobić. Ludzie, nie róbcie tego natomiast no, są całe hashtagi, znaki, ludzie sobie robią zdjęcia, kręcą filmiki. Jakbyście weszli w rosyjski internet, no to tam jest naprawdę tak bardzo, bardzo na grubo. A w zasadzie było do niedawna, bo ostatnio chyba coś się zmieniło właśnie dzięki Anonimus i między innymi Facebook w Rosji został, drodzy Państwo, odcięty. Co ciekawe, na Ukrainie nie. I dzięki temu niedługo prawdopodobnie będziemy mieli bardzo fajny wywiad, bo udało mi się nawiązać z kontakt z osobą, która jest na Ukrainie i będziemy sobie rozmawiać z Ukraińcem, który ma dużo wspólnego z Polską i jest w tej chwili na Ukrainie, jak tam się dzieje, drodzy Państwo. Ale właśnie takie rzeczy, że nagle w telewizji poleciało trochę alternatywnych informacji. Takie rzeczy, że ludzie wypłacają sobie pieniądze z bankomatu i nagle bach zdjęcia z tego, co się dzieje na Ukrainie. Albo ludzie próbują tankować paliwo i nagle bach informacja. To się bardzo dobrze łączy z, nazwijmy to, wojną informacyjną ukraińską, która w dużej części robiona jest w sposób mistrzowski. Moim zdaniem Amerykanie za tym stoją. Bo poziom mistrzostwa w wojnie informacyjnej ukraińskiej jest moim zdaniem co najmniej porównywalny, znaczy nie on jest dużo wyższy, ale czuć tu rękę Amerykanów. W tym sensie, że politycy PiSu, jak się bronili przed y, wieloma takimi aferami, że się tak wyrażę, to się bronili w bardzo podobny sposób. A tam powiedzmy, no, krążą ploty, że to dzięki pewnej agencji. Pijarowej bardzo bardzo potężnej, bardzo mocnej. I ale jeszcze raz pod, podkreślę, o ile w przypadku jakby zmywania z siebie afer politycznych, to mi się to nie podoba, o tyle tutaj na Ukrainie to słowo mistrzostwo jest takie jak najbardziej pozytywne, no bo drodzy państwo. Sytuacja w której na przykład jest filmik, gdzie ludzie karmią rosyjskiego poborowego. 21-latka, 20-latka, może 19-latka. Z punktu widzenia takiego starucha jak ja, dziecko, chociaż oczywiście pełnoletnie, on jest przestraszony. On prawie płacze, on się boi. On wcześniej do nich strzelał, wcześniej ich zabijał, a oni na zło odpłacają dobrem, karmią go, poją go, dają mu pić i pozwalają mu zadzwonić do matki. I on tam matce mówi, co się dzieje, i oni też tej matce mówią, że. Pani, pan syn jest, pani syn jest bezpieczny, nic, się, nic mu się nie stanie, tylko proszę przyjechać go zabrać. No to to jest, drodzy Państwo, takie otwieranie oczu. To jest takie, takie pokazywanie narodowi rosyjskiemu, że kurde o co tu kaman, nie? I to jest jakby takie paliwo. A dzięki Anonimus takie filmiki latają sobie m.in. po rosyjskiej sieci i pojawiają się w takich miejscach, w których mm, Rosjanie że się tak wyrażę, trafiają na nie przypadkiem. Ja mam dość y, informacje potwierdzone, że na przykład na niektórych serwerach z filmikami dla dorosłych pojawiają się właśnie takie filmy. I taki Rosjanie wieczorem chce sobie usiąść z chusteczkami i żelem nawilżającym, a dowiaduje się o tym, co się kurde dzieje na Ukrainie. I to jest właśnie działanie Anonimus. Treści tworzy Ukraina. A anonimus sprawiają, że one docierają do, Amery do, do Rosjanów. To jest bardzo ważne. Ale, drodzy państwo, tutaj generalnie chodzi o takie kwestie bardziej, powiedziałbym, bojowe. Bo tutaj to jest wszystko propaganda. Ale dzięki działaniom hakerskim, jak już widzimy, można przejąć satelity, można przejąć drony, można przejąć system energetyczny. Można sparaliżować system, znaczy przejąć, sparaliżować system energetyczny, system bankowy, system płatności elektronicznych. Można pomieszać w pewnych rurociągach dostawach paliw. To może zdestabilizować kraj. Drodzy państwo, ja mieszkam w Warszawie, w jednej z przyjemniejszych dzielnic i Drodzy Państwo, no, wczoraj szedłem ulicą i przed prawie każdym bankiem było kilka osób, wypłacali gotówkę. Szczerze? I, 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 I to było, i ci ludzie ją wypłacali, takie kolejeczki były, i ci ludzie ją wypłacali na wypadek, gdyby padł system bankowy, żeby mieć gotówkę. A teraz, drodzy Państwo, wyobraźcie sobie, co się stanie, jakby ten system naprawdę padł to ludzie wpadną w panikę. I to jest coś, o czym ja mówiłem od jeszcze wiele, wiele tygodni temu, jak się pojawiały te informacje o blackoutach energetycznych i tak dalej, prawda? Ja przestrzegałem, żeby na przykład mieć w domu trochę gotówki po to, że gdyby ludzie wpadli w panikę, żeby w tej panice nie uczestniczyć, no bo panikują ludzie, którzy, którzy nagle mają świadomość wola Boga, świat się kończy, tak w wielkim, wielkim skrócie, tak? Wiadomo, że ten system zostanie przywrócony na przykład za kilka dni. Jeżeli masz w domu wystarczająco dużo gotówki, żeby przez kilka dni posługiwać się gotówką, nie ma problemu. I dlatego nie wpadasz w panikę. Tak? Jak nie wiem, jest informacja, kurczę kilometrowe kolejki na, na, na stacjach benzynowych, to wiesz, że to się wcześniej czy później skończy. Pewnie wcześniej. W związku z tym, jak masz pełny bak, nie wpadasz w panikę. Natomiast jak na przykład jutro masz jechać na jakąś bardzo ważną, w bardzo ważną trasę i musisz mieć tą benzynę, a tak się złożyło. E, e, a tak się złożyło, że. E, e, tak się złożyło, że. Mm, Yy, tak się złożyło, że no po prostu nie masz, że, że, że masz pełny bak, wpadasz w panikę i tak dalej, prawda? To drodzy Państwo, tutaj yy, w tym momencie, yy, w tym momencie właśnie takie działania paniczne, działania odcięcie prądu, to też powoduje panikę i tak dalej, to wszystko idzie w stronę destabilizacji kraju. Także drodzy Państwo, anonimus mogą powstrzymać Putina na kilka sposobów. Po pierwsze, zdyskredytować przywódcę. Po drugie, bardzo mocno wpłynąć na to, że przywódca zostanie obalony, albo że dostanie tak silnej depresji, że wiadomo o co chodzi, tak? Że był Putin nie ma Putina. E, mogą zdestabilizować kraj, mogą go bardzo mocno zniszczyć gospodarczo, e, mogą bardzo mocno utrudniać działania wojenne i przede wszystkim mogą poinformować naród na tyle mocno, że ten się Putinowi podstawi. To, drodzy państwo, nie będzie z dnia na dzień. Takie rzeczy nigdy nie, nie dzieje. Taka zmiana mentalności społecznej nigdy nie trwa tydzień, dwa. Ale, drodzy państwo, kilka miesięcy, kwartał, o już coś się, drodzy państwo, może zacząć. I to jest wielka siła. I teraz, drodzy państwo, musimy sobie zdać, zdać sprawę z dwóch rzeczy. Bo na razie to, co powiedziałem do tej pory, no to z racji tego, że Putin jest zły, atakuje to, to. To jest jakby powstrzymywanie go. Ale musimy sobie zdać z, z, z sprawę takiej, że jak już powiedziałem, Anonimus to jest pewien ruch społeczny. To nie jest organizacja schierarchizowana. I dzięki na przykład inżynierii społecznej, e, źle, źle, cofam tą inżynierię społeczną, dzięki na przykład się, y, dzięki no, takich Anonimus można również wprowadzić w błąd i poszuć ich na niewinny kraj. I to jest niebezpieczne, bo to pokazuje, jaką siłę mają ludzie, którzy. No właśnie, siłę mają ludzie, którzy są zdecentralizowani, rozsiani w bardzo wielu miejscach i bardzo ciężko ich powstrzymać. I dlatego moim zdaniem, drodzy Państwo, trzeba bardzo, bardzo uważać, zwłaszcza, że bardzo uważać, tak? Druga rzecz, drodzy Państwo, to są, że się tak wyrażę, aktywiści, cyberaktywiści ale jeszcze są, jeszcze są służby, wojska cyberprzestrzeni. ze Państwo, Chińczycy, Korea Północna, Amerykanie, Rosjanie i wiele innych krajów mają wojska, które działają w cyberprzestrzeni. Jak Wam się wydaje? Czy na przykład Amerykanie są w stanie zrobić coś bardzo podobnego? Są. Wcale bym się nie zdziwił, gdyby Część tego, co przypisuje się Anonimus, była działaniem Amerykanów. I nie potępiam ich za to, broń Boże. Choć zwracam uwagę, że no w sytuacji takiej, jakiej jest, jakieś takie cyberdziałania mogłyby być uznane za akt wojny. Ale też, drodzy Państwo. Zwracam uwagę, że na przykład w Polsce niedługo mogą się dziać jakieś brzydkie rzeczy, bo na przykład Rosja może być, na pewno jest zainteresowana destabilizacją Polski, więc może to, drodzy państwo, podsycać, może robić cyberataki. I stąd mój apel, żeby zwiększyć cyberbezpieczeństwo Polski. A niestety mam wrażenie takie bardzo, bardzo mocne, że w tym wypadku robi się bardzo mało. Jeszcze raz przypomnę, afera mailowa cały czas trwa. Polscy politycy nie byli w stanie upilnować własnych maili i własnego Facebooka. Kolejne pytanie. Pan Grzegorz, czy znasz teorię na temat tajnych laboratoriów na Ukrainie, w których ma powstawać tam tutaj nie wolno tego przeczytać i które, yy, które niszczy Putin? Jest taka teoria, bardzo mocno rozpowszechniona w internecie. I szczerze Państwu powiem, że jest to jedna z tych teorii, które, które wydają mi się. Znaczy, powiem wprost. E... Zwykle nie, nie mówię, czy ja w jakąś teorię wierzę, czy nie wierzę, natomiast w to mnie wierzę kompletnie i powiem to bardzo, bardzo prosto. Wiecie dlaczego? E... Jestem przekonany, że gdyby coś takiego tam było, to Rosjanie by już to pokazali. Ja wiem, skąd się wzięły te teorie. No, Ławrow o nich wprost mówi. Tylko Ławrow mówi o nich na zasadzie takiej, że to tam jest że my tam po to jesteśmy, jest już dziesiąty dzień konfliktu jeszcze nic nie pokazał. Czyli co, facetowi, który jest generalnie wydaje się naczelnym propagandzistą rosyjskiemu, rosyjski, naczelnym rosyjskim propagandzistą, mamy mu uwierzyć na słowo i drodzy państwo, to jest sytuacja bardzo podobna do sytuacji, w której była druga wojna w Iraku. Tam też się to okazało, że nic nie znaleźli i to było nieprawdą, drodzy Państwo. Politykom nie wierzy się na słowo. Politykom, którzy prowadzą wojnę, zwłaszcza nie wierzy się na słowo. Jestem przekonany, że gdyby tam coś było, to by już to pokazali. A to, że i tyle, drodzy Państwo. I tutaj. I tutaj oczywiście rozumiem argument, że Amerykanie robili bardzo podobnie, czy oskarżali jakiś kraj, na przykład Irak, fałszywie o posiadanie broni basowego rażenia, a potem atakowali, ale drodzy Państwo, tylko dlatego, że jakiś inny kraj zrobił coś złego, to wcale nie znaczy, że to staje się dobre, tak? Drodzy Państwo, no, ja wielokrotnie mówiłem, że to, co robili wtedy, Amerykanie, to było złe, tak nie wolno. Chyba, z Bryty Chyba wywiad brytyjski też takie nieprawdziwe informacje wtedy, wtedy, wtedy rozsiewał, prawda? No, drodzy państwo, no kurde. No to przepraszam, jak na przykład nie wiem, ktoś kogoś uderzy, to znaczy, że wolno ludzi bić? Nie, ludzi bić nie wolno. I ja to wielokrotnie tłumaczę na przykładzie tego, jak to. Na przykład, politycy często mówią, że a my zrobiliśmy to i to, ale za tamtych to było jeszcze gorzej. No to ja to tłumaczę, drodzy Państwo. Jak twój sąsiad bi Tylko dlatego, że twój, jak twój sąsiad bije żonę pięć, pięć dni w tygodniu, to ty zgłoś to na policję i broń tej kobiety, a nie uzurpuj sobie prawo, żeby krzywdzić własną żonę. Ludzi krzywdzić nie wolno, żony bić nie wolno. Rozsiewać fałszywych informacji o innych krajach nie wolno. Niezależnie od tego, czy to robi Putin, czy wtedy chyba był Burz. W każdym razie, czy Stany Zjednoczone. Pan Kuba, czy niepowodzenia armii rosyjskiej mogą być częścią większego planu? Panie Kubo, pojawia się na ten temat cała masa różnych teorii. Ja nie odpowiem panu, czy, czy mogą być, czy nie mogą, bo to by zdradzało mój stosunek do tej, do, do tej teorii, czy bym ujawnił, czy w którą z nich wierzę, czy nie wierzę. Mogę tylko powiedzieć tyle, że tych teorii jest masa. Te teorie, Biorą się z tego, że te niepowodzenia armii rosyjskiej są po prostu, drodzy Państwo, no, no aż kompletnie niewiarygodne. To jest, to jest coś, co się po prostu w głowie nie mieści, jak, jak bardzo Amerykanie, przepraszam, jak bardzo Rosja, jak bardzo Rosja to, to przegrywa. Stosunek sił ukraińskich do sił, znaczy sił rosyjskich do ukraińskich jest i gigantyczny. Rosyjska armia jest z grubsza, tak, dziesięć, kilkanaście razy silniejsza. I, a do tego robią jeszcze błędy, które się w głowie nie mieszczą, i rosyjska armia jest wręcz ośmieszona. Na arenie międzynarodowej. No, drodzy Państwo, przeterminowane A ra racje żywnościowe, stary sprzęt z demobilu, e, ci czeczeńscy, super, e, super oddział zabójców, który, dost, który nie wykonał zadania, m, za to sam został rozbity, że tak nowomowy takiej wojskowej będę używał. E, Harków, który według Putina miał po prostu pomachać chorengiewkom i powiedzieć, o Rosjanie, Nie, a, a zdaje się bardzo długo i dzielnie się brodził. Kijów, z którego Rosjanie, z którego Amerykanie chcieli ewakuować prezydenta Ukrainy jeszcze przed konfliktem. Kurde, drodzy państwo, w chwili, w której to kręcę, to jest bodajże dziesiąty dzień wojny, on się cały czas brodzi. Nie powiem, że ma się dobrze, bo to jest tragedia, co się tam dzieje, dzieci, cywile, a wojskowi też, zniszczone domy, no to jest, drodzy państwo, straszne. Natomiast, no natomiast broni się dzielnie, tak? I tutaj jest właśnie ta ośmieszenie rosyjskiej armii, które albo czemuś służy, albo jest jakimś kompletnym niewypałem. I teraz zwróćcie, drodzy państwo, uwagę na jeden bardzo ważny aspekt. Amerykanie, przepraszam, Rosjanie, ja jestem dyslektykiem, dlatego mi się co jakiś czas mylą różne nazwy. Ja wiem, co chcę powiedzieć, tylko mi się słowa mieszają. Rosjanie i Chińczycy to nie są bracia. Oni mają taki sojusz, powiedziałbym, sojusz utylitarny. I Jesteśmy w konwencji spiskowych teorii, więc warto przypomnieć, że, że Trzecia Światowa ma się zacząć, że według Wangi, Nostradamusa i kilku innych, o chyba też Aloize Irmajera, ma się zacząć od ataku Chin na Rosję. I powiem tak, jeszcze 3-4 tygodnie temu wydawało się to całkowicie niedorzeczne, bo przecież te dwa kraje były prawie jak przyjaciele Natomiast w chwili obecnej widać, jak Chiny coraz bardziej się tak odsuwają od Rosji, jak przywódcy Chin patrzą na to, jaka jest Rosja słaba, oraz na to, jak bardzo znienawidzony jest Putin, więc ewentualny atak mógłby mieć przyzwolenie społeczności międzynarodowej. To wcale bym się nie zdziwił, gdyby taki atak był. No bo, drodzy Państwo, wziąć sobie kawałek cudzego terytorium, a Chińczycy tam chętnie by spojrzeli na tą azjatycką część Rosji i jeszcze, i jeszcze dostać za to brawa na arenie międzynarodowej jako powstrzymywanie <laughs> zbrodniarza. No, drodzy Państwo, to jest no, całkiem logiczne. Przypominam, że tylko dlatego, że coś jest logiczne, to wcale nie mu znaczy, że musi być prawdziwe. Natomiast no, biorąc, bo, natomiast, no, są teorie, że Putin świadomie chce, um, chce jakby wzbudzić w, w przeciwnikach takie poczucie, że jest bardzo, bardzo słaby, po to, żeby, go za, żeby ich zaatakować z nienacka. Ja się bardzo boję tej teorii w tym znaczeniu, że no ona by oznaczała, że za chwilę pójdzie jakieś wielkie natarcie, które nie daj Boże przekroczy granicę Polski. No właśnie, tu się kłania całe, powiedzmy, usystematyzowanie, skąd się biorą teorie spiskowe. Generalnie teorie spiskowe biorą się z tego, że dzieje się coś bardzo ważnego, co dotyczy bardzo wielu ludzi i wzbudza ciekawość wielu ludzi, a wersja oficjalna wydaje się być kompletnie nielogiczna. No, wersja, że dziesięcio, może, że bardziej więcej niż dziesięciokrotnie silniejsza armia nie może powstrzymać, nie, nie może najechać, najechać, zniszczyć dziesięciokrotnie słabszej, wydaje się tak nielogiczna, że nieprawdziwa. Ale jeszcze raz podkreślę, tylko dla że coś jest nielogiczne, to wcale nie znaczy, że, musi, że jest nieprawdziwe. <śmiech> <śmiech> Czy atak na Ukrainę i zjednoczenie się Europy może mieć wpływ na utworzenie Federacji Europejskiej wraz z Armią Europy? Co na to teorie? No, teorie mówią, że może i że będzie miało. I teraz znowu, drodzy Państwo, zwróćcie uwagę, jak to działa. Dzieją się w tym momencie rzeczy, które jeszcze. jeszcze powiedzmy. pół roku temu, rok temu. Były uznawane za całkowicie nierealistyczne. I w związku z tym, rzeczy, które jeszcze pół roku temu, rok temu, wydawały się jako całkowicie chore i nienormalne, teraz dla wielu wydają się nie dość że do zaakceptowania, co całkowicie pozytywne. Przykładowo, e, e, Armia Europy jeszcze pół roku, rok temu. E, Wydawała się czymś złym, ze względu <laughs> mówię opinii publicznej. Opinii publicznej wydawała się czymś złym, bo wydawało się, że przy pomocy takiej europejskiej armii Europa, a raczej politycy poziomu europejskiego, czyli w zasadzie urzędnicy, których władza nie pochodzi z demokratycznych wyborów, tylko. Jest pośrednia, że się tak wyrażę. No, drodzy państwo, kto z was głosował na Ursulę von der Leyen, na, na prezydent Europy i tak dalej, prawda? Um, czyli to tam, powiedzmy ci eurokraci, bardzo mocno jakby sami siebie wybierają i tak dalej, prawda? I jeszcze pół roku temu, rok temu, taka europejska armia bardzo mocno budziła obawy, że a co będzie, jak tacy eurokraci? Chcący na przykład wymusić jakieś działanie lub zaniechanie na jakimś rządzie, będą używać nie tylko argumentu medialnego czy argumentu pieniężnego, jak na przykład teraz wobec Polski, ale również użyją argumentu militarnego. No i to się bardzo wielu osobom wydawało złe. A teraz część tych samych ludzi mówi, że to jest ok, no bo się boi. No bo teraz widzą, co się dzieje na Ukrainie, boją się, że Europa zostanie zaatakowana i widzą, że... A czyli to jest taki dysonans. Z jednej strony widzą, że kurczę, ta y, Ukraina się tak bardzo mocno broni, ale z drugiej strony sporo krajów europejskich zdaje sobie sprawę, że ich armia jest słabsza od armii ukraińskiej. <laughs> Do tego jeszcze widzą potencjał tej armii rosyjskiej i się boją i, i czują, żeby sobie sami nie dali rady, więc ze strachu chętnie by taką armię zrobili. I to, co, te, co pół roku temu, rok temu wydawało się właśnie złe, teraz wielu ludziom wydaje się całkowicie dobre, bo daje poczucie bezpieczeństwa. A ludzie za poczucie bezpieczeństwa są w stanie wiele oddać. I tu jest właśnie cały czas kazus tego noża. Który może posłużyć zarówno do ukrycia chleba i nakarmienia głodnego, jak i do wbicia komuś no go w plecy. Armia Europejska no, miałaby bronić Europy. Ale mogłaby być też używana do wywierania na przykład, nacisków. Dalej. Federacja Europejska oczywiście, że to może mieć wpływ na utworzenie Federacji Europejskiej. E, no bo znowu, tam, gdzie jest strach. Tam są nie tylko dążenia, ale również zgoda na pewne kwestie związane, nazwijmy to, właśnie zbudowanie większych struktur i tak dalej, w imię, drodzy Państwo, bezpieczeństwa. I w imię bezpieczeństwa, i teraz znowu, dziś wielu osobom wydaje się, jeszcze pół roku temu wydawało się to, to straszne, no bo w tym momencie tracilibyśmy Europę ojczyzn, a stalibyśmy się takim, powiedzmy, regionem superpaństwa Europa. I wtedy raczej było to jednoznacznie negatywne odbierane. Teraz ze strachu część ludzi jest skłonna się na to zgodzić. Duża część ludzi jest skłonna się na to zgodzić. Ja tutaj, mimo tego, że jesteśmy w serii czysto rozrywkowej, pragnę zwrócić drodzy Państwo uwagę na kilka faktów. Całkowicie mainstreamowych. Pierwszy fakt: w Unii Europejskiej rządzą Niemcy jako kraj. Drugi fakt: Niemcy swoimi działaniami i zaniechaniami dość mocno przyczynili się, w opinii wielu komentatorów, do wybuchu tej wojny. Co więc by było, gdyby było super państwo Europa? Z którym z dużą dozą prawdopodobieństwa rządzili, tam duży wpływ miałby Niemcy, no, pewnie byłoby dużo, dużo gorzej. I to jest coś, na co trzeba zwrócić uwagę. Ja tylko przypomnę, my Polacy już od dawna mówiliśmy, że Nord Stream 2 może sprawić, że Putin, Putin czy Rosja, będzie miał zapędy wojenne dużo większe. Wydaje się, że planem było to, że, że, że Putin najpierw chciał zbudować Nord Stream 2, i w celu takim, że będzie mógł prowadzić działania wojenne przeciwko Ukrainie, ale nie tylko, również przeciwko Polsce, i jednocześnie Zachód Europy będzie mógł tego całkowicie, będzie mógł to całkowicie nie odczuwać, bo Nord Streamem będzie cały czas pompowany gaz. Gdyby nie Nord Stream, teraz dwójki teraz na szczęście nie ma ale zwróćcie uwagę na to, że wiele wskazuje na to, że Putin no Putin próbował wymusić jak, jak najszybciej tą certyfikację Nord Stream 2, i wiele wskazuje na to, że on tak jakby trochę czekał z tym atakiem, bo liczył, że, że tam ten deropa będzie szła. I dopiero jak się. I tak jakby rzutem na taśmę zaatakował. Na pewno chciał, żeby przed atakiem była ta certyfikacja Nord Stream 2, prawda? Także, drodzy państwo, to wszystko jest takie. No bardzo takie. No wszystko ma, wszystko ma. Każda moneta ma dwie strony. Simpsonowie w jednym z odcinków zapowiadają odpalenie w kwietniu atomówki. Są o tym teorie. Panie Damianie, czy mógłby mi pan wysłać na mail biznesowy? Informacje, y, informacje w którym odcinku, tak wie pan, sezon ten i ten, epizod, czyli odcinek ten i ten. Bo są na ten temat teorie i nawet są obrazki, natomiast y, nie mogę znaleźć tego w odcinku. Ja nie mówię tego, że tego tam nie ma, tylko że nie mogę znaleźć. A chciałbym zobaczyć sam na własne oczy, żeby się tam nie okazało, że tam ktoś narysował podobny obrazek i, i że to jest fake, nie? A bo to jest bardzo ciekawe. I w ogóle ostatnio było dużo rzeczy Simpsonowie przewidują. Ja przypominam, że mamy trzy odcinki o tym. Mamy trzy odcinki o tym, co tam co tam. Boże, co tam Simpsonowie przewidzieli. Także, drodzy Państwo, dość ciekawie. I teraz trzeba by kolejny taki odcinek zrobić. Także no bardzo, by mi to, bardzo bym prosił właśnie. Tylko, że to wolałbym właśnie zrobić na podstawie odcinków, które sam widziałem. A ja nie ukrywam, że jestem wielkim fanem serialu The Simpsons. E, oglądałem prawie wszystkie e, sezony i nie pamiętam tego fragmentu. Ja nie mówię, że go tam nie ma, tylko że nie pamiętam. I wielka prośba, jakby mi pan pomógł sezon ten i ten, odcinek ten i ten, na mail biznesowy jakby pan przysłał. Będę bardzo wdzięczny. Ech. Czy Niemcy są dogadani z Putinem w celu cichej wymiany handlowej? Z Państwo, nie wiem, czy Niemcy, ale... I nie wiem, nie wiem, czy to można nazwać cichą, ale na przykład blokada rosyjskich banków nie jest na wszystkie rosyjskie banki, tylko na przykład te, które Obsługują hmm, handel gazem, to to nie. Czyli to jest takie bardzo wybiórcze. Nie wszystkie rosyjskie banki odcięli. No to wystarczy, że jednego nie odetną i już można robić transakcję za pośrednictwem tego banku. <śmiech> <śmiech> eee. Czy w świetle bieżących wydarzeń mogą, co w świetle bieżących wydarzeń mo mogą oznaczać słowa Iskra wyjdzie z Polski? To jest dobre pytanie. Dobre pytanie. Chciałbym na razie uchylić się od odpowiedzi na nie. czuję, że rybuję i tam się na ten temat zastanowić może za tydzień dobrze. Czy szukuje się płucz w Rosji? Według teorii, które pojawiają się w Darknecie, nawet nie jeden. Tylko chciałbym zwrócić drodzy państwo, waszą uwagę, że to może być element. Walki propagandowej i ujawnianie informacji o puczu yy, wydaje się być skrajnie nielogiczne. No, drodzy Państwo, jak coś się spiskuje, coś się, coś się przeciwko komuś knuje, to się o tym nie wypisuje. Nie? Yy, więc Więc tyle, ale tak rzeczywiście takie, yy, że, takie, takie, yy, takie rzeczy tam, drodzy Państwo, się pojawiają w teoriach. Czy teoria o napaści Chin na Rosję, a potem Niemiec na Rosję, z przewodni stała się bardziej realna? Niemcy na przykład mają odbudować wojsko. Tak zdecydowanie stała się bardziej realna. Chiny są pragmatyczne, to już w tym odcinku trochę mówiłem. I jeśli Putin wygra, to będą jego wielkimi przyjaciółmi i sojusznikami. Natomiast jeśli przegra, na pewno się od niego odwrócą. A na razie Putin nie tylko przegrywa, ale wręcz się ośmiesza. Drodzy Państwo, gro groźba użycia broni jądrowej przy ataku na tak mały kraj względem Rosji, jakim jest Ukraina, to jest tak, jakby powiedzieć: że jesteśmy nieudolni, by silni. Mhm. Zwróćcie uwagę, drodzy Państwo, że atomówki z definicji są. Elementem odstraszania, jak to się ładnie mówi, I, no i właśnie element odstraszania polega na tym, że nie takuj mnie, bo użyję, ale użyję je w ostateczności, jak już nie będę sobie radził. No tak, tak, z grubsza to tak wygląda. I teraz, drodzy Państwo, tutaj mamy do czynienia z agresją rosyjską. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz. No kurczę, wygląda na to, że. E, e, wystarczy wy, wygląda na to, że no co, no, to, to jest właśnie też przyznanie, takie, że sobie nie radzą. Tylko, drodzy Państwo, jest zasadnicza różnica. Przy, przyznać się, że sobie nie radzisz. Jak atakuje cię wielokrotnie silniejszy kraj, i ty jakby w, grozisz. No, odstąp przestań mnie atakować, bo użyję, a i to, a zupełnie inna jest sytuacja, w której ty. Znaczy w tym wypadku Rosja atakuje dużo słabszy kraj i tak bardzo sobie z tym nie radzi, że groził życiem atomówki. E. No to jest drodzy Państwo, coś bardzo, 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 bardzo. bardzo, bardzo. Bardzo dziwnego, no to jest kompletne uśpieszenie się Armii Rosyjskiej. Pozdrawiam drodzy Państwo, minęła godzina. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Hej pa!